Aby dobrze się mieszkańcom żyło, czuwają nie tylko policjanci. Dział DOWO na swój temat zbiera same pozytywy po raz drugi za sprawą Straży Miejskiej. I w tym roku jednostka otrzymała wyróżnienie za znaczną aktywność, prawidłową realizację zadań ustawowych objętych nadzorem wojewody warmińsko-mazurskiego. W minionym roku, 2016, Straż Miejska w Działdowie wystawia 463 mandaty i wystosowała ponad 1000, znaczy oraz pouczyła 1035 sprawców wykroczeń. Także myślę, że to są liczby, których no, my nie możemy się wstydzić, tak? Pokazują, że codziennie pracujemy, codziennie pomagamy mieszkańcom, aby życie w Działdowie było przyjemne, ale też żeby żyło nam się bezpiecznie i aby miasto nasze było coraz piękniejsze, coraz czystsze, żeby nie było różnych zdarzeń, które nam przeszkadzają. Mimo iż współpraca strażników miejskich nierozerwalnie wiąże się z zadaniami funkcjonariuszy, to właśnie bardzo często pierwsze kroki kierujemy właśnie do tych pierwszych panów. Nic tak nie cieszy jak pozytywny odbiór w oczach społeczeństwa, a wygląda na to, że w Działdowie dokładnie tak jest. Odbiór pracy Straży Miejskiej przez mieszkańców uważam, że jest coraz lepszy. Mieszkańcy zwracają się z różnego typu problemami. Nie dotyczy to standardowo tylko parkowania, bo tego jest i tak najwięcej z uwagi na to, ile samochodów jest w Działdowie, a tych pojazdów sam mieszkańcy posiadają około 20 tysięcy, co jest liczbą równą czy liczbie mieszkańców. Natomiast zwracają się też z innymi problemami, tak? Czy to spożywanie alkoholu, czy jakieś inne zdarzenia, spalanie śmieci, niesprzątanie odchodów po psie, takie, które po prostu no, na co dzień nam przeszkadzają w codziennym życiu. Tak? Jest to na pewno niemiłym obrazkiem oglądać tego typu sytuacje, zdarzenia. To, co wyróżnia Działdowo, to również zadania specjalne, które są widoczne gołym okiem dzięki połączeniu sił. Mowa o współpracy z aresztem śledczym. Na terenie Działdowa gro prac było wykonywanych przez osadzonych z aresztu śledczego. Oni wspierali nas nie tylko w pracach porządkowych, sprzątali miasto. Efekt to jest około 1800 120-litrowych worków śmieci, które zebrali w trakcie całego roku. Sprzątali zatoczki parkingowe, ale też wspierali nasze jednostki, nie tylko tutaj urząd, ale też przedszkola, szkoły, w zakresie różnych prac remontowych. Także myślę, że tutaj ta współpraca rozwijać się będzie też coraz lepiej. Czego sobie na pewno na przyszły rok życzę. Trzymamy kciuki za udaną realizację wytyczonych celów, a przy tej funkcji z pewnością lista jest długa.